przy wietrze. Zapraszam Was na nowy hol lumpeksowy z wielkiej wyprzedaży. Byłam na takim dużym obiedzie lumpeksów, bo jak już niedawno wspominałam, mamy taki drobny projekt z przyjaciółką. Zamierzamy taki mini sklepik otworzyć internetowy oraz studio stylizacyjne wraz z takim sklepem z perełkami vintage i design. Taki mały projektancki sklepik założyć z super jakościowymi czyskami. Więc zrobiłam dużo zakupów już też na nowy sezon jesienny. Ale oczywiście to jest tylko początek, to jest tylko zalążek tego, co ma być. Niektóre rzeczy są dla mnie, niektóre rzeczy są przeznaczone do sprzedaży, także pokażę Wam te rzeczy i oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, zapraszam Was do polubienia filmiku. Pamiętajcie, że to jest nagroda za moją pracę, więc bardzo Was o to proszę. Oraz zapraszam Was na moje zakupy i stylówki z nimi. Niektórych rzeczy nie będę mierzyć, zobaczycie dlaczego, bo w większości przypadków jest to dlatego, że te rzeczy nie są w moim rozmiarze, ale w większości przypadków są stylizacje, także przechodzimy do dalszego ciągu. No i kochani, tradycyjnie ostatnio znowu zaczyna się jakiś burzowy klimat tu, ale może zdążę, mam nadzieję, że zdążę. Jeśli nie, to stylówki Wam nagram innym razem. Tymczasem powiem Wam o rzeczach, które kupiłam. Są to rzeczy od 5 zł. A najdroższa rzecz, jaką kupiłam, kosztowała 20 zł i nie przypominam sobie teraz, co to jest, ale w trakcie sobie na pewno przypomnę. Tymczasem większość rzeczy tutaj jest po 5 zł po prostu, więc w ogóle super i są to same jakościowe perełki. Przechodzimy do hola. Kochani, pokażę Wam najpierw rzeczy, które kupiłam w Elce w Dobczycach, nie w Bochni, bo w Bochni był ostatnio program. Naprawdę fajne rzeczy kupiłam. I to były rzeczy wszystkie po 5 zł, bo była wyprzedaż po 5 zł. I tak, najpierw jest niesamowicie fajna chustka z wełny. I to jest taka chustka w stylu wschodnim, w stylu arabskim. Taka arafatka, tak zwana, zobaczcie jaka wielka. I w przepięknym kolorze, takim pięknym, chłodnym beżu z czernią oczywiście. Naprawdę śliczna rzecz i to będzie chustka, którą pewnie będę na zmianę z Wiktorem nosiła, bo jemu się też bardzo podoba. I zestawienie kolorów i styl tej chustki. No i oczywiście tutaj nie będę jakoś szaleć ze stylizacjami, ale pokażę Wam poglądowo. Wiadomo, taka chusteczka, którą ja sobie o tak wiążę pod szyją. Jesień, zima się to super sprawdza. Można nosić to też jako ocieplenie na ramiona w lecie, jeśli pasuje nam do stylówy. Tutaj mam takie bardzo neutralne tło, więc w ogóle nie ma problemu. Też pasuje. I w zasadzie to pasuje praktycznie do każdego stylu, i do minimalistycznego, i do takiego bardziej boho, i do nowoczesnego, bo i do jeansów taka chustka się super sprawdza. Mój piękny wzór, bardzo modny, właściwie zawsze modny wzór, no i bardzo fajnie, że jest wełny ta chustka, to jest też mega duży plus, a nie jakieś sztuczne dziadostwo, bo też i takie produkują te chustki. Ale jestem bardzo zadowolona, za piątkę to jest super zdobycz. No i moi drodzy, druga rzecz, jaką kupiłam, może uda się zrobić stylówki na Wiktorze, to są świetne kąpielówki i też bardzo fajnej marki, bo zobaczcie, Lindeberg White. Super wzór, bardzo mi się spodobał ten wzór i są w ogóle niezniszczone. No i uważam, że jak za piątkę w takim bardzo ładnym, właśnie trochę boho designie, takim w stylu jakichś właśnie Bahamów, w stylu takim południowym, bardzo, bardzo ładny wzór. Naprawdę jestem zachwycona tymi kąpielówkami za piątkę, więc w ogóle po co kupować w sklepie i płacić za nowe kąpielówki, jak one są w idealnym, perfekcyjnym wręcz stanie. Śliczne, naprawdę śliczne kąpielówki. Mam nadzieję, że Wam się też podobają. Tak. Kolejna rzecz za piątkę to są buty. Naprawdę piękne buty vintage, ale słuchajcie, ostatnio dużo znajduję tych butów i nie zawsze je kupuję. Bo stwierdzam, że też mam już trochę tych butów vintage, a te mają przepiękny, klasyczny kształt. Hiszpańskie buty Drag Sucks, pokażę Wam tutaj nazwy. Bardzo fajne obcasy, takie proste, bardzo fajnie tu ścięte i mają takie ciekawe detale z boku i mają bardzo ładny, taki jasny kolor ivory. Ja Wam tutaj przymierzę te butki i pokażę Wam też w stylu waczce jakiejś, takiej prostej ze spódnicą.
I one są też bardzo uniwersalne, ale będą świetnie wyglądać właśnie do długich spódnic, bo jest obcas, a są też takie trochę mocne. No i mają naprawdę śliczny kolor i one mają taki perłowy połysk. Może uda się to oddać na zdjęciach, to zobaczycie. Takie jakby perłowa biel to jest. Dosłownie to jest kolor perły, białej perły. Taki naturalny, biały właśnie kolor. Naprawdę uważam, że to jest mega zakup za piątkę. I oczywiście to jest całe skóra, więc w ogóle wow. Przesuper butki. Do tej sukienki akurat one mi się średnio podobają, bo sukienka ma inną biel niż te buty, ale o, na przykład do spódnicy jak najbardziej kontrastowej będą fajnie wyglądać, albo do beżowej spódnicy też rewelacja. No chyba, że mi się uda znaleźć w identycznym odcieniu sukienkę. Ale do sukienek jasnych też mogą być jak najbardziej. Taka zdobycz za piątkę. No i to jest mój rozmiar, więc super, bo ja bardzo lubię tego typu buty. No i ostatnia rzecz z tego second handu właśnie. To jest, kochani, taka spódnica, która była wyceniona wcześniej na 28 zł. I to jest marka American Vintage. Jest jedwabna. I właśnie to jest taka wzorowana na vintage spódnica. Długa, fajna, powiewająca, bardzo uniwersalna, w zasadzie zawsze modna, z kieszeniami. No ekstra, ona do tych wszystkich stylówek dzisiaj pasuje, dlatego zobaczycie ją w wielu stylizacjach, a tutaj po prostu z jedną bluzką prostą, która też będzie za chwilę pokazana. Od razu Wam zaraz o niej opowiem też, o tej bluzce, a na razie skupmy się właśnie na spódnicy. Ona nawet do tych butów właśnie, które wcześniej pokazywałam, będzie super pasować. Bardzo mi się podoba ta spódnica, naprawdę jest taki gruby jedwab. Piękny, gruby jedwab, taki mięsisty, który się prawie nie mnie. Zobaczcie, jaki ma połysk ta spódnica. Przepiękna. Być może ją sprzedam. Na razie się nią cieszę, bo nie miałam dawno takiej jakościowej, długiej, powiewającej i prostej spódnicy w kroju. Także to jest super, super, super zdobycz. No i to by było na tyle, jak chodzi o ten sklep Elka. Na razie, tak wydaje mi się, że to już jest wszystko, co tam kupiłam, więc idziemy dalej, czyli teraz pozostałe sklepy i byłam głównie w Joyu, prócz tej Elki w Dobczycach i upolowałam mega, mega rzeczy, od 5 zł do, tam było też 50% wyprzedaży z niektórych, na wieszakach rzeczy, także też mi się udało super rzeczy właśnie dołapać. Tadam! Jestem mega, mega szczęśliwa, bo ta sukienka, którą mam na sobie, to jest taka wymarzona biała sukienka, jakiej szukałam w całym tym sezonie, ale szukałam też takiej sukienki w poprzednim sezonie i nie znalazłam, bo chciałam sukienkę białą z koronką w stylu takim boho artystycznym, ale też żeby była taka właśnie, żeby miała to coś. No i ta sukienka to jest właśnie ten strzał w dziesiątkę. Ona się nadaje i jako sukienka plażowa, bo jest taka lekko przezroczysta, więc jak włożymy ją na kostium, to tutaj za bardzo się nie musimy starać. Ja mam na sobie teraz kostium, tylko ten cały, ten, który ma tutaj, zobaczcie, wiązanie na szyi i on jest jednoczęściowy, więc on tworzy tutaj fajne tło do tej sukienki. No i po prostu ta sukienka mnie zachwyca. Zobaczcie, jak ona jest pięknie wykonana, zbliżę się trochę do kamery, ma przepiękne koronki, jest bardzo oryginalnie uszyta, jest w ogóle taka asymetryczna na dole i ma, tadam, zobaczcie, zatrzaski i to takie nowoczesne, fajne zatrzaski, to jest wszystko tak bardzo fajnie wykonane. To jest sukienka marki Vintage Stories, 100% bawełna. No naprawdę, zobaczcie, jak to jest uszyte. Tu są i marszczenia, i koronki, i takie pliski jakby wszyte. A tył, pokażę się Wam z tyłu też, też jest bardzo ciekawie uszyty. Ma tutaj nawet karczek z tyłu, co jest trochę dziwne, ale no ma. Ona jest na mnie rozmiarowo trochę za duża, ta sukienka, ale będę ją nosić z paskiem. Zresztą pokażę Wam się też bez paska, ale najpierw się Wam zaprezentuję w całej okazałości w tej sukience.
Ja tu ją ubrałam do takiego grubszego paska i do Birkenstocków, żeby dodać takich cięższych akcesoriów, żeby nie zrobić z niej takiego przesłodzonego czegoś. Ale tak jak mówiłam, różne paski można w różnych kolorach, można dać kontrastowy pasek. Znowu ten mój z Eskady, ten różowy na przykład vintage, albo cienki biały paseczek, albo w ogóle bez paska tak sobie to rozpiąć. W ogóle na plaży, zobaczcie, można to rozpiąć całkiem wysoko i tutaj też sobie rozpiąć i nosić to tylko jakby w ramach takiej narzutki. Ja tam mierzyłam jeszcze przy szafie, możecie zobaczyć, do takiego żółtego paska, jak najbardziej do żółtych sandałków i do żółtego paska. Do koszyka będzie, takiego w stylu boho, będzie pięknie wyglądało. Ja teraz poluję na taki boho koszyk, szczególnie na takie okrągły w jasnym, białym albo kremowym kolorze. Założę sobie teraz inny pasek celowo. O. Cieńszy pasek, zobaczymy jak będzie cieńszy wyglądał. Myślę, że też spoko. No i teraz taki cieńszy, delikatniejszy paseczek, jak najbardziej. Może być też całkiem ciężki pas, jakiś brązowy na przykład, do stylu boho by też pasował. No w każdym razie jestem zachwycona tą sukienką. Kosztowała mnie 5 zł, serio. Nie wiem, czy tutaj gdzieś coś, była jakaś plamka, czy coś, co miałam zamiar sobie wywabić. To już jest wyczyszczone. No i z tego tytułu też było to niedrogie i to było wycenione już wyprzedażowo. No, ale nie wszystko było w tej cenie, bo niektóre rzeczy były trochę droższe. Pokażę Wam najpierw rzeczy, których nie będę mierzyć, bo po prostu nie są na mnie. Kupiłam przepiękne buty Holhaber, sandałki nowiutkie, zobaczcie, tu jest jeszcze metka w ogóle, to jest nienaruszone, w ogóle nie było chodzone. Nowiutkie sandałki tak wyglądają, to są takie japonki, rozmiar 40. I tutaj jest cena 70 funtów, 70 euro, tak, 70 euro, 70 funtów, ta sama cena, prawie podobny jest przelicznik. Także całkiem drogie buty, słuchajcie. A zapłaciłam za nie 20 zł, bo one były wycenione na 40, a było 50%. No i właśnie takie butki kupiłam do sprzedania, bo są naprawdę śliczne. Zobaczcie, jakie piękne są te ozdoby perłowe tutaj. No i one są naprawdę w pięknym stanie. I tutaj mają takie wyściełane, takie miękkie podeszwy, także nie będzie noga się tak męczyć. I bardzo fajny obcasik złoty. No naprawdę, są mega. Po prostu są przepiękne i myślę, że po prostu ktoś będzie bardzo szczęśliwy z tego zakupu, bo na pewno nie sprzedamy tego za 70 funtów, ale no też na pewno nie za 20, bo to w końcu zostało kupione, żeby na tym coś tam zarobić, prawda? Ale uważam, że naprawdę piękne, skórzane buty, w super stylu, w pięknym kolorze i jestem bardzo zadowolona, że udało mi się takie znaleźć za niewielką cenę. Także super. Kolejna rzecz, której nie będę mierzyć, bo będzie za mała na mnie, to jest sukienka Desigual, za piątkę też. Słuchajcie, tutaj gdzieś na szwie jest rozpruta, to nie jest żadne uszkodzenie, po prostu puściła nitka i ja to sobie zszyję. Już jest wyprana ta sukienka, nawet jest jeszcze mokra. No i to jest taka mini, niezbyt obcisła, ale dopasowana do ciała. Natomiast ja nie wchodzę tutaj w górnej części ciała, w tą sukienkę. Ona ma z tyłu zameczek, zobaczcie. No i jest oczywiście wszystko tutaj, to jest XS-ka. Jest tutaj logo, są metki oryginalne, także wszystko się tu zgadza, słuchajcie. Na dole jest też ten napis Desigual. No i właśnie muszę ją tylko zszyć na szwach elastyczną nicią i będzie idealna, bo ona jest w idealnym stanie. Także naprawdę, nie, jak wiecie, Desigual to jest marka droga, więc naprawdę fajna rzecz, którą można komuś z czystym sumieniem odsprzedać. Sukienka w bardzo fajnym, takim artystycznym stylu na jesień, na przykład do golfika kontrastowego, do czarnych rajstop i do wysokich botków będzie pięknie wyglądała. Także jestem zadowolona. No i moi drodzy, pokażę Wam jeszcze sukienkę, której pokażę się Wam w przymierzalni, jak ją mierzyłam tylko tak poglądowo, bo to jest sukienka, którą kupiłam na koncert Krakowia Sakra, koncert taki maryjny, koncert w kościele, który będziemy grać w niedzielę, dla koleżanki, dla przyjaciółki Asi,
bo ja mam już sukienkę. Zobaczcie tam moją wersję Maryi, bo będziemy śpiewać takie właśnie różne Madonny, piosenki o różnych, pieśni o różnych Madonnach z teatrem Loch Camelot i w tym będzie właśnie moja przyjaciółka Joanna, taki właśnie maryjny kolor, piękny odcień niebieskiego. No i oczywiście tutaj jest dosyć rozebrana, ale my będziemy śpiewać w szalach, będziemy pozasłaniane właśnie dokładnie takimi woalami jakby. Także piękna sukienka, piękny kolor i to jest Zac London. Sukienka bodajże jest z wiskozy. Już Wam powiem, nie wiem, nie jestem pewna, czy była metka, ale tak mi się wydawało. Jest. 95% wiskozy, 5% elastanu i z takimi złotymi detalami, które też uważam, że właśnie będą fajnie pasować do Madonny. Także kupiłam tą sukienkę za 13 zł, bo była na 50%. Aha, i to było akurat w Kameleonie w Bieliczce. No i reszta rzeczy już mogę Wam pokazać, spokojnie. Pierwsza to będzie taka bluzka, którą też Wam z tą spódnicą pokażę, bo zrobiłam sobie z niej zdjęcia. Nie będę jej specjalnie jeszcze raz mierzyć. To jest taka normalna bluzka, ale bardzo fajny skład, bo to jest, moi drodzy, len z wiskozą. Taka artystyczna bluzka, ona ma tutaj normalną taką koszulkę jakby dzianinową, bardzo właśnie taki fajny splot ma ta dzianina i taką narzutkę na wierzchu i to jest naprawdę super, świetnie wygląda do takich właśnie prostych, minimalistycznych nowoczesnych takich, świetnie właśnie z tą spódnicą moim zdaniem wygląda. No ale też do spodni jak najbardziej, do takich prostych, czarnych na przykład, albo białych spodni, szarych oczywiście też jak najbardziej będzie super wyglądać. No i za to zapłaciłam 2 zł za tą koszulkę, tylko 2 zł i to jest całkiem fajna marka, bo to jest, już Wam mówię, rozmiar M, Hon B. Taka marka, Hon B. Nie znam jej za bardzo, ale widać po jakości tego ciucha, że dobra. Kolejna koszulka i znowu w tej samej stylówce, ją zobaczycie. To jest, co? Oczywiście koszulka z lnu by Malen Birger. No i znowu projektantka koszulka za 2 zł. Zobaczcie. 2 złocisze ta koszulka kosztowała. Jest naprawdę super. Jest w idealnym stanie, więc nie wiem, dlaczego ktoś się tak nie chciał, pogardził. Taka zwykła niby koszulka, ale to jest len. Cieniutki len, więc to jest naprawdę jakościowy ciuszek i naprawdę będzie świetnie wyglądał właśnie do takich prostych, nowoczesnych stylówek. Super, super. Moim zdaniem przepiękna rzecz, bardzo minimalistyczna i ładna. Ja ostatnio też doceniam takie rzeczy, jeśli są dobrej jakości oczywiście. No i teraz będą rzeczy już takie trochę, trochę zimowe, powiedziałabym. A nie do końca zimowe, ale trochę zimowe. Pokażę Wam teraz 2 kamizelki i te kamizelki były 50%, to już nie było po piątce. Ta kosztowała, tu jest nawet jeszcze cena, mimo wyprania się zachowała, bo ja to w rękach prałam. Z wełny kamizelka marki Object, rozmiar S, 32 zł, czyli 16 zł. Słuchajcie, przecudowna, nowoczesna kamizela z wełny, z golfem, naprawdę jest świetna. Zobaczcie, jak to wygląda. No, dla mnie to jest mega, do beżowych spodni, na przykład takich prostych, z prostymi nogawkami, do golfa albo do bluzki takiej bardzo, bardzo w takiej prostej, też minimalistycznej w zimie i do długiego naszyjnika idealny zestaw. No i to też planuję sprzedać. No, różnie to bywa u mnie, bo czasem się do czegoś przekonuję i sobie to zostawiam, ale planowałam właśnie to przeznaczyć do sklepu, bo to jest naprawdę przepiękny, nowoczesny, bardzo jakościowy ciuch. No i takie rzeczy w sklepach kosztują po setki złotych, więc czysta wełna. No i taki naprawdę piękny design, piękny kolor. I od razu Wam pokażę do tego. Za 8 zł kupiłam samodziałowy szalik, cudowny, zobaczcie jakie ma chwosty, patrzcie jakie fajne zestawienie, taki szal grubo pleciony i grubo pleciona kamizela, uważam, że po prostu idealny zestaw, można by to nawet razem sprzedawać jako komplet i no przepiękne, to też jest cudowna wełna, a tutaj przyszedł obiad do mnie, zobaczcie. O Jezu, jak to pięknie wygląda. Muszę, słuchajcie, iść. No to pa, kochani, kończymy. Tak. Nie no, żartuję.
za chwilę skończymy. Jeszcze nie. W każdym razie to jest zakup za 9 zł, za 16 zł. Piękny komplet, słuchajcie. No i znowu, takie rzeczy są bardzo, bardzo drogie w sklepach, z dobrych wełen, w pięknym designie, także jestem zachwycona tymi zakupami. No i trzymajcie kciuki, żeby udał mi się, żeby udał nam się ten projekt, żeby ten nasz designerski butik wypalił i żeby to wszystko się fajnie toczyło. No to jak już jesteśmy przy tych rzeczach takich zimowych. Aha, jeszcze jedna kamizelka, przepraszam. Słuchajcie, jest znowu kamizelka i szal. Słuchajcie, dorwałam kamizelkę Style Butler znowu. Już mam jedną z takim obszyciem z króliczka. I to jest z królika kamizelka, ręcznie dziergana, bo zobaczcie, tutaj brzegi są dziergane. Ja ją wyprałam ręcznie, bo to jest futro królika, tak jakby łapane i doszywane do tej dzianinowej, do tego dzianinowego spodu. I te rzeczy to jest już sklep naprawdę z bardzo wysokiej półki. Jak oglądałam tamtą poprzednią moją kamizelkę, szukałam w internecie, to grubo ponad 1000 zł taka kamizelka była warta. Nawet używane rzeczy tej firmy są po kilka stówek, więc naprawdę to jest już taka wysoka półka. No i to jest naprawdę piękne. No i zobaczcie, jak to się przepięknie prezentuje. Takie, to już jest taki luksusowy produkt. Na przykład do ocieplenia sobie sukienki, koszuli jakiejś jedwabnej w zimie. No i na przykład właśnie ta kamizelka z tym szalem, który też kosztował około 8 zł, bo on był wyceniony na 16, jedwab z wełną i też Wam pokazuję tam przebitki zdjęciowe metki tego szala, jedwab z wełną w takim cudownym różowym kolorze i to zostaje ze mną oczywiście, ten szal. Z kamizelką to się jeszcze zobaczy, raczej planuję ją sprzedać, także takie nowoczesne, designerskie rzeczy, ale też piękne rzeczy vintage zamierzamy właśnie stylizować i umieścić w naszym internetowo-stacjonarnym butiku. Stacjonarnym to przyszłościowo bardziej. Także no naprawdę cudowna rzecz. Ten szal jest po prostu też, jak wiecie, ja mam dużo takich rzeczy i mam sukienkę w podobnym kolorze i właśnie też lubuję się w ogóle w tym kolorze, więc jak to zobaczyłam, to aż mi serce podskoczyło z radości. No i teraz ostatnie dwie rzeczy, które wystylizuję Wam razem, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. To są buty, które sobie kupiłam. Kosztowały 32 zł, zapłaciłam 16, bo 50%. I to są z naturalnej skórki, takiej w takiej wytłaczonej, w takiego węża jakby. I znowu one mają kolor perłowy. No nie wiem, jak to się stało, że za jednym razem, w jednym dniu kupiłam dwie rzeczy, które mają taki perłowy kolor i sandały z perłami. To jest aż prawie niemożliwe, słuchajcie. Nie wiem, albo mam takie szczęście, albo nie wiem, o co z tym chodzi. I to jest przepiękna skóra i to są takie buty z typu jakby trochę sportowego na takim ukrytym podwyższeniu, takim lekkim ukrytym koturnie, jak takie sneakery. Ja oglądałam rzeczy tej firmy Bibba Norway, no to też sobie bardzo cenią te rzeczy. Ja tam oglądałam takie sneakery i to nawet nie z takiej skóry, tylko takie normalne. Za jakieś przeliczeniu 950 zł, więc naprawdę to jest super. I zobaczcie, one są całkowicie nowe. Mój rozmiar, no idealny. I zobaczcie sobie tutaj do tej długiej spódnicy przykładowo i właśnie do swetra, który zaraz też Wam pokażę. A sweter kosztował piąteczkę, bo to było z wyprzedaży. O, tu jest jeszcze jakaś metka. I sweter jest też z wełną, z wełną z alpaki. To jest Villa XS, tylko to jest taki oversizing ze złotą nitką. Także też, słuchajcie, za piątkę taki piękny sweter beżowy, nowoczesnym kroju. No, te materiały naprawdę są najwyższej jakości, więc jak widzicie, podchodzę poważnie do mojego nowego projektu. Tylko pytanie, których z tych rzeczy odważę się pozbyć na rzecz sklepu.
No ale może jednak będę musiała dokonać jakichś wyborów. Kochani, no i to jest ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu, dobrze mówię? Tak, ostatnia rzecz w dzisiejszym haulu. Mam nadzieję, że się Wam podobały zakupy. Koniecznie piszcie, co się Wam najbardziej podobało. Czy lubicie takie zestawienia na zimę tych takich przyjemnych, ciepłych beży? Bo ja uwielbiam ostatnio właśnie te róże, takie złamane beże. I jestem zadowolona. I oczywiście zachęcam Was do wizyt w lumpeksach, bo zobaczcie, takich rzeczy byście nie kupili w sieciówkach, a nawet jeżeli byście dorwali to za dużą kasę. A tutaj możecie wydać kilkanaście, kilkadziesiąt najwyżej złotych i możecie zakupić sobie cudowne perełki. Także kochani, zapraszam Was na następne filmiki i oczywiście Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia, może jakaś relacja z mojego krótkiego pobytu w Zaklikowie jeszcze będzie, z jakiegoś lumpeksu, a tymczasem do następnego razu. Cześć! Pozdrawiam.